praca, pokora, umiar, roztropność w działaniu, słuchanie obywateli, koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Jak pamiętacie Państwo, grzmiała z mównicy podczas swojego exposé premier Szydło. Po czym najpierw sowicie nagrodziła ministrów, wiceministrów. Pula nagród, przypomnę, sięgnęła kilku milionów złotych, a rekordzista minister Błaszczak otrzymał 82 tysiące złotych. Gdyby przeliczyć te pieniądze na miesięczne pensje, to rzeczywiście pomiędzy 5 a 6 tysięcy każdy z ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu otrzymałby drugą pensję. Hojne nagrody dla ministrów i wiceministrów to nie wszystko, ponieważ władza centralna nagrodziła także władzę w terenie. Nagrodziła sowicie wojewodów i wicewojewodów. Wojewodowie otrzymali bardzo wysokie nagrody, sięgające tysięcy złotych. Budzą kontrowersje, ale o tym już powie mój kolega. Szanowni Państwo, na Pomorzu nagrodę blisko 28 tysięcy złotych wspólnie z wicewojewodą otrzymał wojewoda pomorski pan Drelich. Jest to chyba pierwszy przykład tak wyraziście nagradzania polityka wojewody, który powinien być zdymisjonowany. Polityka, który nie zdał egzaminu podczas wichur na Pomorzu w ubiegłym roku, który mówił, że nie będzie używał wojska do zamiatania liści. Wtedy, kiedy trzeba było być blisko mieszkańców, kiedy trzeba było być blisko ludzi poszkodowanych, Drelicha nie było. W to miejsce weszli niejako i zastąpili władze państwowe wolontariusze, strażacy, samorządowcy. I wojewoda Drelich okazuje się, że za to, co się stało w ubiegłym roku, został nagrodzony wspólnie ze swoim zastępcą kwotą 28 tysięcy złotych. Żądamy, domagamy się, żeby pan wojewoda Drelich przekazał nagrodę, którą otrzymał w ubiegłym roku na rzecz poszkodowanych w wichurach na Pomorzu, wtedy, kiedy on nie zdał egzaminu, wtedy, kiedy nie stanął na wysokości zadania. To jest taki wyrazisty przykład tego, że nagradza się polityka, nagradza się urzędnika, który powinien być wiele miesięcy temu zdymisjonowany. Mamy nadzieję, że pan Drelich wykaże się resztkami honoru i nagrodę w całości przekaże na rzecz poszkodowanych w wichurach w ubiegłym roku. My również zwrócimy się wspólnie z koleżanką Moniką Wielichowską do pana premiera Morawieckiego z prośbą o informację, na jakiej podstawie i za co takiego szczególnego pan Drelich został nagrodzony w ubiegłym roku. Co takiego, jakie szczególne osiągnięcia ma pan wojewoda Drelich zdaniem rządu PiS, że musi być nagradzany. To uważamy, że to jest skandal i to jest rzecz, która bulwersuje opinię publiczną na Pomorzu, ale bulwersuje przede wszystkim tych wszystkich, którzy ucierpieli w tych wichurach w ubiegłym roku, wtedy, kiedy wojewoda Drelich opóźnił reakcję, opóźnił interwencję wojska, ale także w sposób pogardliwy wyrażał się o tej sprawie, mówiąc, że wojsko nie będzie używane do grabienia liści. Także domagamy się przekazania tej nagrody na rzecz poszkodowanych w wichurach w ubiegłym roku na Pomorzu. Drodzy Państwo, nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, za szczególne sukcesy. Zatem dla elementarnej przyzwoitości zwracamy się do pana wojewody pomorskiego. Proszę przekazać otrzymaną nagrodę na pomoc poszkodowanym.